Chciałbym bardziej konkretnie popatrzeć na bezpieczeństwo przedsiębiorstwa. Dla przedsiębiorstwa warunkiem bezpieczeństwa jest obszar zachowania płynności finansowej. Zagrożenie utraty płynności finansowej jest najpoważniejszym zagrożeniem dla dalszej działalności przedsiębiorstwa. No i patrząc w tej kategorii na zadłużenie państwa polskiego, które na dzień dzisiejszy bliskie już prawie 1 biliona złotych, no stajemy wobec zasadniczego pytania. Czy to jest zagrożenie bezpieczeństwa kraju? Oczywiście bezpieczeństwo energetyczne ma nieco szerszy zakres zagadnień aniżeli bezpieczeństwo finansowe. Ale zacząłem od najbardziej konkretnego. Bezpieczeństwo finansowe, zadłużenie rzędu 1 biliona złotych, koszt obsługi na obywatela około 1200 zł, a więc na człowieka pracującego to już byłoby kilka tysięcy złotych, na rodzinę kilka tysięcy złotych samego haraczu na spłacenie, na obsługę zadłużenia, nie na spłacenie. Czyli to jest coś, co płacimy, nic nie zyskując w zamian. Nie zwalniamy się z długu, prawda? Tylko za sam przywilej posiadania długu i wiarygodności wątpliwej. Pytanie jest, jaką gwarancję dają dobra narodowe i skarb państwa pod tak wielki dług. No, tutaj znowu jest zasadnicza wątpliwość, bo bardzo dużo majątku narodowego zostało przekazane właścicielom zagranicznym w formie, delikatnie mówiąc, wyprzedaży, prywatyzacji, chociaż wiele elementów majątku zostało przejęte przez zagraniczne rządowe koncerny finansowe czy infrastrukturalne, jak w telekomunikacji, czy w niektórych innych żeglugowych sprawach transportowych. Jest pytanie, czy to jest jeszcze bezpieczeństwo, czy możemy już mówić o absolutnym zagrożeniu bezpieczeństwa państwa. Jest pytanie, czy dłużnicy, którym jesteśmy winni 1 miliard złotych i których nie jesteśmy w stanie zwrócić, ani my, ani nasze dzieci, co nas niezwykle boli. I niestety nie zwrócą tych długów ci, którzy je zaciągnęli. Bo nie ma żadnej odpowiedzialności w stosunku do tych, którzy zaciągali lekkomyślnie, a niekiedy może niezgodnie z ustawodawstwem międzynarodowym o zaciąganiu kredytów, zaciągnęli tak ogromne kredyty, których na razie w skali najbliższych lat nie widać nawet możliwości spłacenia. Na pewno jest to wielkie zagrożenie. Pan kolega profesor Soroka zwrócił uwagę na to, że agresja w naszych czasach, to uzależnienie jednych krajów od drugich czy całych terytoriów ma już dzisiaj charakter właśnie ekonomiczny. Ja to nazywam takim neokolonializmem, bo jeżeli nasi kochani młodzi ludzie teraz jadą do Niemiec pracować za pieniądze, a za moich młodych lat jechali, bo ich tam Wehrmacht wysyłał i byli przymusowo do Niemiec skierowani, to w istocie rzeczy zmieniła się jedynie forma zatrudnienia Polaków poza ojczyzną. Ale brakuje miejsc pracy w ojczyźnie. Brakuje tutaj podstaw, które by zapewniały możliwość zrównoważenia budżetu. Okazuje się, że od 20 paru lat mamy w kraju rządy, które nie potrafią utrzymać państwa z dochodów państwa. I na utrzymanie państwa z roku na rok zaciągają większe kredyty zagraniczne i na utrzymanie bieżące państwa wyprzedają
dobra narodowe. Jest to zatem sytuacja bardzo trudna, bardzo odpowiedzialna w stosunku do młodych pokoleń, które się spytają, a co my mamy z tych długów? Co myśmy osiągnęli dzięki tym długom? Gdzie są nowe miejsca pracy? Gdzie jest nowa, nowoczesna infrastruktura? Gdzie jest nowoczesna służba zdrowia? Gdzie jest nowoczesna komunikacja i nowoczesna obrona narodowa? I na te pytania odpowiedź jest wyraźna, ale niestety negatywna. Tak więc to zagrożenie, właściwie groźba już wyraźna, finansowa, przekłada się na szerszy obszar zagrożenia ekonomicznego, a zagrożenie ekonomiczne na zagrożenie naszych dzieci, których nie przyjmują do szpitala, bo podobno zabrakło pieniędzy na utrzymanie szpitala. Bo się likwiduje szkoły, bo zabrakło miejsca i pieniędzy podobno na szkoły. I likwiduje się jeszcze wiele innych społecznych funkcji, bo zabrakło na to pieniędzy. Tak więc jesteśmy w stanie, moim zdaniem, bardzo, bardzo zaawansowanego zagrożenia i finansowego, i gospodarczego naszej ojczyzny. Pytanie, jak ku lepszej przyszłości zmierzać? Na to pytanie bardzo trudno odpowiedzieć, ale myślę, że spróbujemy właśnie do tego pytania jeszcze nawiązać. Dziękuję bardzo. Ja zanim przekażę panu Dariuszowi Grabowskiemu mikrofon, to chciałbym zadać takie pytanie, które być może wychodzi z tego, co pan profesor Bojarski powiedział. Widzimy taką tendencję w krajach Ameryki Południowej, odrywania się krajów Ameryki Południowej od tego dyktatu fiskalizmu międzynarodowego. Są kraje, które po prostu uznały, że długi, które były zaciągane przez kolejne rządy, po wyborach rząd uznał, że długi, które były wcześniej zaciągane, są długami złymi, z naruszeniem konstytucji, z naruszeniem prawa oraz wyłudzone z naruszeniem prawa międzynarodowego i uznał, że po prostu tych długów nie ma, za co były wykluczone tak naprawdę z towarzystwa krajów cywilizacji, z krajów demokratycznych. Być może to jest takie wyjście, ale z drugiej strony cały czas na nowym ekranie jest dyskusja nad tym, czy państwo powinno zrezygnować z fiskalizmu, czyli tak naprawdę dać bardzo dużo wolności obywatelom, obniżyć maksymalnie podatki, być państwem minimum, czyli zwolnić 80-90% urzędników i dać żyć, co naraża z drugiej strony, państwo na to, że tą gospodarkę zawłaszczą ci, którzy będą najsilniejsi, czyli z zewnątrz, czy też państwo powinno sięgać raczej do gospodarki uspołecznionej, do tego solidaryzmu tak zwanego, którego tak naprawdę jeszcze nikomu nie udało się dokonać. I przekazuję mikrofon Dariuszowi Grabowskiemu, który jest przedsiębiorcą i na pewno mógłby coś też powiedzieć ze strony praktyka, prawda? Dziękuję pięknie. No, pytanie jest znakomite. Pytanie jest właśnie, że chyba już są przykłady w świecie, albo rodzą się, powstają przykłady w świecie, że państwa, a w związku z tym i narody, w swej ocenie, w swym poczuciu tożsamości, odpowiedzialności, szukają wyjścia z tej wielkiej zapaści, która tutaj została opisana. Teraz, co umożliwia, moim zdaniem, takie przełomowe bądź co bądź podejście? Sądzę, że po pierwsze to jest poczucie świadomości, że jest się kimś, jest się obywatelem danego państwa i w związku z tym ma się własne obowiązki i ma się w związku z tym też własną tożsamość. Teraz, czy to u nas funkcjonuje? Otóż
Pech polega na tym, że my niestety nie mamy prawdziwej elity państwowotwórczej. U nas nie ma, przez 20 lat się nie dochowaliśmy. Poprzednie pokolenia ją po prostu bądź to fizycznie unicestwiły, bądź nawet trzeba nie wychowały. I dlatego u nas tak ciężko jest przekonać rządzących, że ich główną powinnością jest troska o państwo. Co więcej, tych rządzących, w sensie urzędników samorządowych, państwowych przybywa, ale oni swój interes widzą w tym, żeby to państwo było słabe, zanarchizowane i jeśli tak, to nie ma mowy o odbudowie bezpieczeństwa państwa. Drugim elementem szalenie ważnym, ja myślę, to jest poczucie świadomości obywateli. Otóż bez tego, co się stało w Ameryce Południowej, bez wyboru takich właśnie przywódców, którzy postawili te narodowe, państwowotwórcze hasła, bez ich wybrania w sposób demokratyczny nic by się nie udało. Ale to zrobili obywatele. Zrobili dlaczego? Dlatego, że mieli poczucie, że trzeba spróbować, że warto spróbować, że jest taka szansa. Ale ktoś tych obywateli wychował, wyedukował, uświadomił im to, a zatem potrzebna jest szkoła, potrzebny jest dom, potrzebne są instytucje religijne, organizacje młodzieżowe, wszystko, co kształtuje poczucie patriotyzmu. Spójrzmy, dzisiaj polska szkoła już wychowywać w ogóle nie zamierza, edukuje na coraz niższym poziomie. Właściwie możemy mówić o zapaści edukacyjnej, poza jednym, coraz większą ilością dyplomów, które otrzymują młodzi ludzie. A zatem punktem wyjścia jest po pierwsze mieć elitę, po drugie mieć świadomość w społeczeństwie tego, że trzeba to zrobić. I teraz kwestia, o której pan profesor Domański mówił. Trzeba mieć własność i trzeba z tej własności zrobić użytek dla wzrostu gospodarczego. Otóż ja śmiem twierdzić, że z punktu widzenia Polski, kraju zacofanego, w ogóle punktem wyjścia poczucia bezpieczeństwa, czy przynajmniej odbudowy poczucia bezpieczeństwa wśród obywateli, jest to, że gdzieś wśród nas powstanie taka elita, która rozstrzygnie, przesądzi i będzie realizować program, w którym tempo wzrostu będzie co najmniej takie, jak u średnio rozwijających się krajów na całym świecie, ale z reguły znacznie wyższa od krajów europejskich. Czyli tu nie chodzi o to, żeby mieć własność i gospodarować, ale żeby dynamika gospodarcza nasza była tak określona, żebyśmy doganiali innych i żebyśmy mieli na to szansę. Ale żeby tak się stało, ta teza, która jest ciągle powtarzana, że jak najmniej państwa, niech to państwo się wycofa, prawda, jest absurdem z punktu widzenia Polski, bo wtedy my nigdy tego świata nie dogonimy. Zresztą historia nasza czego uczy? Jak nie było podatków, nie było dyscypliny, nie było zamków budowanych przez Kazimierza Wielkiego, nie było wreszcie wojska, to i nie było państwa. Jeśli my zaczynamy godzić się z taką publiczną opinią, czy ktoś nam ją podsuwa, warto się zastanowić, że jesteśmy bezpieczni, a wobec tego nie miejmy armii, nie miejmy własnego przemysłu obronnego, nie miejmy szkolenia terytorialnego dla młodzieży, nie miejmy jakichś rozwiązań stricte militarnych, które by zabezpieczały aktywność ludzi na wypadek konfliktu, to powiedzmy sobie, my szykujemy dla siebie co najgorsze. Natomiast już na gruncie tego bezpieczeństwa ekonomicznego, o którym tutaj panowie profesorowie mówili, jedna rzecz jest fundamentalna i to widać, to jest poczucie własności. Jak się nie jest właścicielem majątku narodowego, się nie decyduje o nim, to bezpieczeństwa własnemu narodowi zapewnić nie sposób. My sprzedaliśmy 70% banków, ponad 50% przemysłu, ponad 50% handlu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Dramat polega na tym, i na to profesorowie zwracali uwagę, że ten sektor zagraniczny, który dominuje u nas, kto ma pieniądze, ten ma władzę. Pieniądze ma sektor zagraniczny, on oddziaływuje na władzę, on ustawia procesy prawne, mechanizmy ekonomiczne dla swojej korzyści. Jeśli tak, to są to takie mechanizmy, które kreują nasze zadłużenie, a to zadłużenie my z kolei możemy spłacać z czego? Ano właśnie tylko z naszej pracy, ponieważ nie mamy majątku, my z zysku nie spłacamy, my z dywidend nie spłacamy, bo nam się one nie należą. Nam się należy ledwo byle jakie wynagrodzenie. To jest, można powiedzieć, ta sprzeczność, w którą wpadliśmy. Nie mamy środków, nie mamy potencjału, by spłacać coraz bardziej rosnące zadłużenie, a jeśli dodamy do tego, tak jak tutaj
tutaj profesorowie wspominali kwestię systemu emerytalnego, gdzie my lekką ręką kapitałowi zagranicznemu oddaliśmy w tej chwili bez mała 300 miliardów złotych naszych składek, to jest tak jakby powiedzieć, że nie tylko prywatyzujemy ten system, ale my nasze przyszłe dochody oddajemy komuś, by tak powiedzieć, z mocy prawa, a nasze państwo jest strażnikiem, by właśnie te dochody do tego kapitału zagranicznego płynęły. A zatem tych splotów zaszłości jest tak wiele, że pora najwyższa, i to jest, myślę, sens tego naszego dzisiejszego spotkania, zacząć poważnie mówić o tym, jak, od czego i z kim zacząć odbudowę bezpieczeństwa państwa. I proszę bardzo. No właśnie, czyli co my w zasadzie teraz, panowie profesorowie, prelegenci, co powinniśmy zrobić? Co powinien zrobić naród, a raczej co powinny zrobić elity i rządzący, którzy, no ci, którzy są, to nic nie zrobią, to nie mam żadnej wątpliwości, ale mam nadzieję, że pojawią się tacy, którzy będą mieli wolę, ale czy jest sposób, co powinni zrobić? Teraz jakby wrócę do pana profesora Bojarskiego. Jeżeli można, to bym kontynuował ten akcent na procedury finansowe, ponieważ istnieje uzasadnione podejrzenie, że zarówno procesy narastającego deficytu w poszczególnych krajach, jak i procesy związane z kryzysem światowym mają swoje źródło w wadliwie funkcjonujących systemach finansowych i że społeczeństwo polskie po wygnaniu, po zniszczeniu tego wrogiego nam systemu komunistycznego przecież nie straciło sił witalnych. Jeżeli w złym komunistycznym systemie jedno pokolenie naszych rodziców odbudowało zniszczony kraj, uprzemysłowiło ten kraj, rozbudowało służbę zdrowia tak, że już i stomatolog, i lekarz był w każdej szkole prawie, infrastrukturę rozwinęło i budowało nowych miejsc pracy, proszę państwa, trudno to dzisiaj młodym uwierzyć, ale bywało, że w szczytowym okresie przybywało po kilkadziesiąt tysięcy, kilkaset tysięcy nowych miejsc pracy i prawie tyle samo nowych lichych, ale nowych mieszkań dla młodych Polaków. W złym systemie jedno pokolenie potrafiło to zrobić. To jest miara siły, energii reprezentowanej przez nasz naród. I myśmy tej siły, energii nie stracili. Myśmy tylko stracili pieniądze, które nam pożyczono i teraz działamy na cudzy rachunek i stąd jest nasza bieda. Te pytanie, które pan był łaskaw skierować, co zrobiły kraje Ameryki Południowej? Otóż pierwszą rzecz, którą prawie wszystkie zrobiły, to zdystansowały się od reguł Międzynarodowego Funduszu Walutowego i różnych zobowiązań międzynarodowych, które na ogół były mniej lub bardziej wymuszone na tych krajach i zrealizowane poza prawem i w związku z tym różne opinie zaawansowanych ekspertów międzynarodowych wykazały, że szereg tych długów jest sprzecznych z amerykańską ustawą finansową i z międzynarodowymi regułami obrotu finansowego. I z takich długów te kraje próbują się wycofać. Jednym z takich czołowych tutaj krajów to była Islandia, tutaj najbliższa Europy, ale chcę powiedzieć, że do wspólnoty krajów, które w pewien sposób się zbuntowały. Z jednej strony zbuntowały się regułom Międzynarodowego Banku, ale zbuntowały się także regułom narzuconym przez Światową Organizację Handlu, bo to jest ta struktura, o której pan profesor już mówił, bardzo nieprzyjazna małym krajom, a preferująca wielkie kraje. I te kraje
Ponadto jeszcze zdeklarowały sobie wzajemnie szeroki zakres handlu międzynarodowego na własnych cenach, a często na zasadach barterowych, omijając całe rozliczenia banków światowych i banków międzynarodowych. I w takiej działalności chcę przypomnieć: Argentyna, Brazylia, Boliwia, Ekwador, Wenezuela tworzą już prawie taką nową strukturę międzynarodową dużej solidarności. No nie jest bez znaczenia to, że to są w znacznym stopniu kraje chrześcijańskie, które nawiązują do zasad chrześcijańskich. My byśmy tutaj w naszym języku powiedzieli, że nawiązują do zasad społecznej, dobrze rozumianej gospodarki rynkowej i społeczeństwa obywatelskiego. Bo tam właśnie to, co pan profesor powiedział, tam pracownicy rzucili się i odebrali właścicielom zakłady, bo właściciele zamykali zakłady i wmawiali, że te zakłady nie mają przyszłości przed sobą. No w Polsce się w szerokim zakresie to stało, ale tam pracownicy powiedzieli inaczej. To nie jest tak, że ten zakład jest niepotrzebny, tylko w tym zakładzie wasz zarząd jest niepotrzebny. My potrafimy sami prowadzić ten zakład. Jest to dla nas, dla Polski, dla naszych krajów chyba dosyć ważna wskazówka, bo wydaje mi się, z tego co się orientuję, to ta zła sytuacja ekonomiczna, czy to zagrożenie bezpieczeństwa, o którym zaczęliśmy mówić, to ono nie dotyczy tylko Polski. Ono w równym stopniu dotyczy Rumunii, Bułgarii, Węgier, pewno Czech i Słowacji i tak dalej. Tutaj są warunki na tworzenie nowej międzynarodowej solidarności, już nie tylko między ludźmi, ale właśnie między krajami, solidarności krajów, które powiedzą w pewnej chwili Europejskiemu Bankowi Rozliczeniowemu i Bankowi w Bazylei, zapomniałem w tej chwili, to jest Europejski Bank Rozliczeń Finansowych w Bazylei, że te kraje może kiedyś powiedzą: panowie bankierzy, hola, hola, na innych zasadach będziemy regulowali nasze długi, ale za długi nie oddamy greckiej ziemi, za długi nie oddamy polskich surowców, za długi nie oddamy żadnego kawałka polskiej ziemi w obce ręce. Dobry przykład mamy w krajach Ameryki Łacińskiej. Polak ma swój język i też w najgorszych warunkach się rządziliśmy. Na koniec przypomnę, że Polskie Państwo Podziemne było jedną z najlepszych organizacji w ogóle w czasie wojny w Europie. Potrafimy to robić. Dziękuję.